Seniorów Dramy Kamienie, jest teraz kapitalna okazja i chyba pierwsza bramka, nie, jednak ta piłka minęła prawy słupek bramki Zielonych, no ale to była jak dotychczas najlepsza okazja dla ekipy czerwono-granatowych w tym spotkaniu. Teraz rzut wolny dla zespołu Zielonych. Piłka trafia do playmakera ubranego na granatowo, ale już odzyskali półpolówkę czerwono-granatowi. A jak na razie ten mecz upływa pod znakiem dominacji piłkarzy właśnie w tych czerwono-granatowych kostiumach. Zieloni jak dotychczas nie stworzyli sobie choćby jednej klarownej okazji do zdobycia bramki. Bezrobotny jak na razie ten bramkarz w seledynowej bluzie, no ale może teraz będzie miał okazję do pierwszej interwencji. Tak, jest pierwsza, jakże ważna z psychologicznego punktu widzenia dla bramkarza interwencja. Zawsze golkiper po takiej pierwszej dobrej interwencji nabiera pewności siebie, aby lepiej prezentować się w tych kolejnych fragmentach meczu. Jest szansa, jest gol! Piłkarz oznaczony numerem 10 teraz strzela do bramki Zielonych. No, nie chciałbym teraz być w skórze golkipera w pomarańczowych getrach. Taką bramkę niegdyś puścił legendarny Peter Shilton w 1973 roku, kiedy Polacy zanotowali ten słynny remis na Wembley. Wtedy też po strzale Jana Domarskiego ta piłka prześlizgnęła się pod brzuchem Shiltonowi. Teraz właśnie w podobnych okolicznościach czerwono-granatowi zdobywają prowadzenie i nie ustają w swoich atakach. Kolejna akcja, tym razem prawym skrzydłem. Ależ teraz powalczył piłkarz z numerem 10. Jest zagranie i kolejna świetna interwencja bramkarza w pomarańczowych getrach. Myślę, że wybaczy mi, iż nie znam jego nazwiska, no ale od dzisiaj właśnie będzie miał taką ksywę: heroiczny, niczym Iker Casillas, święty bramkarz w pomarańczowych getrach. Teraz ostrzeliwana ta jego bramka, jest 2-0. Ależ wyśmienicie prezentują się w tych fragmentach meczu piłkarze ubrani na czerwono-granatowo. Tym razem ten mój ulubieniec w pomarańczowych getrach nie miał nic do powiedzenia. Albo ja cię na górnik będę brał. Co mówisz? Na górnik cię będę brał, potem cię wykonać. Na ringu ciut dwie bramki, może wracać. Patrzę. Gdzie dalej? Zawsze mówimy, że wolę piłkę grać, nie wiem oglądać. Ale nie wiem, to nie będzie miała talent, bo patrzę, a za siebie po mamie, to na pewno. Nie wiem, wiem, że ma przyjechać pod okręg opolski, ma przyjechać Nadzieja Bytą. Także no, taki jest tam aż tu wyklasowy. To mi tak często pani nie gra. Pierwszy raz graliśmy, tak wiemy, a drugi żeśmy na koniec okresu przed całym sezonem wygrali. Naszej dla nich właśnie było to pokój. Nie pamiętam, że tam się udało. Czy byli szokowani, że byśmy tam pięć wygrali? Myślę, nie, że wiesz, ale jak w pierwszym meczu na śniegu, na spytki, to... Jaka pozycja? Drugą, 4 w chyba 20 minut. To była nawet... Kapitanie, jak na teraz, jak to jest nie wiem, czy mi się to... Nie, że
Podziwiajmy tych młodych chłopaków, bo dzisiaj przyszło im zmagać się nie tylko z wymagającym przeciwnikiem, ale też przecież z ponad 30-stopniowym upałem. Teraz kolejny strzał z prawego skrzydła i spokojna interwencja bramkarza i szansa na kontrę. Pokazuje się tutaj szeroko piłkarz, do którego właśnie zagrywana jest futbolówka, dośrodkowanie w pole karne i ofiarna interwencja defensora czerwono-granatowych. Został już dokonany podział! Jak pan wymyślił, jak strzelać tego karnego? Czy pan się stresował? Trochę był, jak on w piątek ten jak ja go trzymałem, żeby natrenował i nie trafił. Kurwa, trzy razy walił tę skórę. Chodź, ja po prostu dalej mówię do niego. Ja mówię, miał podejść i wiesz, panenką! Ale wczoraj, ale ci było trochę lakie. Chodź, ja się obrywam. Zostawiłem, jak nie wyszło, po przedki odbywa. No kto?
ale moja aprobata była. Polubki wszystko, że... Słuchaj, bo cały sezon mógł zagrać w tej Panie kapitanie, brawo! Celuj, to nie moja kamera. Nie wiadomo, czy to jest. Sznycel? Dobra, to jest problem. Tylko, że chodzi mi o to, że nie mamy metrach. Są nami fragmenty takiej gry, która przypomina nieco partię szachów. Dużo dzieje się w środku pola, bardzo mało pod bramką jednej i drugiej drużyny. Myślałem, że ekipa czerwono-granatowych pójdzie za ciosem, że nie poprzestanie na tych dwóch strzelonych bramkach, że zagra ofensywnie jak Hiszpania z Włochami w niedawnym finale Mistrzostw Europy Polska-Ukraina 2012, ale jak na razie wygląda na to, że piłkarze w czerwono-granatowych kostiumach usatysfakcjonowali się tym, co mają. No tak przecież nie można grać z takim podejściem, nigdy w futbolu nie osiągnie się zbyt wiele. Teraz przerwał grę prowadzący te zawody Łukasz Baksik i zaprosił obie drużyny na przerwę, tak więc do przerwy. Piłkarze ubrani na czerwono-granatowo prowadzą 2-0. No i jeśli Zieloni chcą jeszcze odwrócić losy tej rywalizacji, no to muszą sobie w przerwie tego spotkania szczerze porozmawiać, wyrzucić wzajemne żale. No i miejmy nadzieję, że na tę drugą połówkę wyjdą już bardziej zdeterminowani, bardziej głodni sukcesu. Ale ja po prostu nie chcę.